dawaj, dawaj! Łukasz Szałaszczyński! Łukasz, witamy Ciebie! Łukasz Szałaszczyński! Najlepszy Płock! Łukasz Szałaszczyński z Płocka! GVT PRC Kwiatunki, Łukasz Szałaszczyński! Moja przygoda z triatlonem, jeśli tak można powiedzieć, rozpoczęła się w moim rodzinnym Płocku. Z nową przyjaciół wystartowałem w swoich pierwszych zawodach, był to cross triatlon. Nie miałem wtedy swojego roweru, nie miałem żadnej pianki, okularków. To był czysty fan, zabawa. Mój przyjaciel Przemek Stelmaszewski pożyczył mi swój rower. Pamiętam do dzisiaj, tylko mówi: Łukasz, bierz spokojnie, startuj, tylko uważaj na jedno, łańcuch spada. Nie wrzucaj na najmniejszą zębatkę, bo będziesz miał problem. No, oczywiście o tym zapomniałem, ale po tym pierwszym razie wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy i ostatni raz, kiedy wystartuję w triatlonie. Zakochałem się w tej dyscyplinie sportu i przepadłem. W tamtym czasie kończyłem studia już, kończyłem karierę lekkoatlety, bieganie już też, samo bieganie już mnie też nudziło, więc właśnie spróbowałem czegoś nowego, ale to miało być w zasadzie takie, że bardziej dla zdrowia. Fakt, była jakaś zawsze chęć rywalizacji, bo jak przez tyle lat się rywalizowało. Nie myślałem wtedy na pewno, że się tak rozwinie to do takiego stopnia, jak to jest w tym momencie. Dojście do Mistrzostwa Polski na dystansie Half Ironman, do miejsca na podium zawodów 70.3 Ironmana pod szyldem Ironmana, to też to jest sportowy, można powiedzieć, jeszcze większy sukces, uważam. Wchodziłem, można powiedzieć, szczebelek po szczebelku, przechodziłem z klasy do klasy. Zaczynałem od pożyczonego roweru, najpierw na MTB. Jak już zacząłem pracę w G8, a gdzie jest sekcja triathlonowa, pożyczyłem rower na pierwsze zawody od mojego obecnego trenera Czarka Figurskiego, wtedy kolegi z pracy, jego szosówkę. I tak naprawdę wtedy miałem, 6-7 lat temu miałem pierwszy styknięcie z rowerem szosowym. I pierwsze moje starty na zawodach na dystansie olimpijskim w Środzie Wielkopolskiej. Pamiętam do dziś, też od Czarka pożyczyłem swoją pierwszą piankę. Pamiętam, tylko mówił Łukasz, taką tu dziura jest taka na łopatce. Okej, no dziura jest... Nie zdawałem sobie sprawy, czy to ma znaczenie, czy nie. Pianka, pamiętam, jak staliśmy na starcie, a koledzy i inni zawodnicy pytali mnie, czy ja w tej piance z rekinami jakimiś pływałem. No i tak wyglądały moje początki. I to była przede wszystkim zabawa. Poparta jakimś bardzo lekkim treningiem, nie wiem, dzisiaj mi się chciało iść na basen, szedłem na basen. Raz, dwa razy w tygodniu biegałem i wtedy trenowałem na rowerze też MTB, bo roweru szosowego po prostu nie miałem, pożyczałem tylko od Czarka. Pierwszą swoją szosówkę kupiłem po 5 lat temu, jak urodził się Stasiu, mój syn. Wtedy żona przekazała swoją wypłatę, to było jakaś wypłata z ZUS-u po urodzeniu dziecka. Żona Dorota, która mnie wielce wspiera, przeznaczyła pieniążki na mój pierwszy rower szosowy. Widziałem, że są możliwości, że mogę rywalizować na jeszcze wyższym poziomie, ale jak widziałem, jak rywale jeździli na tych rowerach czasowych, to zdecydowanie szybciej. No nie było szans z nimi rywalizować, więc jako że te sukcesy się pojawiły, coś zaczęło świtać w głowie, spróbować, żeby móc z nimi rywalizować, no trzeba zainwestować rower. No ale jako nauczyciel, pierwszy rok nauczyciela, nie było budżetu takiego, żeby zainwestować 10 tysięcy wtedy w rower, taki dobrą, przyzwoitą czasówkę. No,
budżet rodzinny, to dopiero co kupiliśmy mieszkanie, urodziło się dziecko, trzeba było urządzić, no to 10 tysięcy nie ma szans, żebym zainwestował. No i z pomocą, kto mógł przyjść? Najlepsi sponsorzy, rodzice. Więc tata zadecydował, że weźmie mi na raty, za co jestem wdzięczny, mój pierwszy rower czasowy. No i to był taki chyba też kolejny krok do wskoczenia na wyższy poziom. Myślę, że moja osoba jest przykładem, że trzeba stopniować obciążenia. Nie zaczynać od tego najdłuższego dystansu, jakim jest na przykład pół Ironman, Ironman. Dajcie sobie czasu, nie wiem, 2-3 sezony. Postartujcie na tych krótkich dystansach. Świetnym dystansem jest 1/8, 1/4. Nie bójcie się tego, że to jest krótki dystans i koledzy ze mnie się będą śmiali, bo takie sygnały, jak komuś doradzam, takie sygnały są. Nie, to jest taki dystans, który was przygotuje właśnie do tego głównego dystansu, do tego celu, jakim jest Ironman czy pół Ironman. Nie, w pierwszym sezonie absolutnie żadnych połówek, żadnych Ironmanów, krótkie dystanse. Dwa lata to jest takie minimum, żeby oswoić się z tym krótkim dystansem, zbudować nawet zapas prędkości, szczególnie oswoić się z wodą, z akwenem otwartych wód, bo to jest w ogóle znacząco inne pływanie niż w basenie. Tam nie ma linii naprowadzającej, po której głowa w dół i widzicie, żebyście prosto płynęli. Tam nie ma wody przejrzystej. Tam jest zazwyczaj mętna woda, nic nie widać, ciemno i to jest często taki niepokój, który towarzyszy zawodnikom. I przez to zawodnicy, nie wykorzystujecie swojego pełnego potencjału. To, co pływacie w basenie, potem w większości bardzo często nie przekłada się na wody otwarte. Ale właśnie dlatego startujmy w krótkich dystansach, nawet więcej, częściej. Ale i oswajajmy się z wodą, z samym triatlonem, a nie od razu rzucajmy się na najdłuższe dystansy. Moja osoba jest chyba takim dobrym przykładem. Zaczynałem od super sprintów, poprzez olimpijki, 1/4, połówka, nie wiem, była po 4 latach pierwsza chyba mojej zabawy w triatlon, a pełny dystans Ironman będzie dopiero pierwszy raz w przyszłym roku, w październiku w Barcelonie.